Zainteresowanie moje drewnianymi domami występuje od bardzo dawna, ponieważ jestem pilotem, jestem przewodnikiem, wielokrotnie z grupami byłam nad Bugiem, czy też podróżuję po naszym województwie lubelskim. Obserwuję przepiękne nasze drewniane stare domy. Kiedy zobaczyłam, że jest szkolenie, dostałam taką informację, organizowane przez Teatr NN, nasze dziedzictwo kulturowe, ten drewniany skarb, zainteresowałam się tematem, również z racji fundacji, której jestem członkiem i założycielem, również między innymi fundacji Wczoraj i Dziś dla Jutra. Uznałam, że chciałabym poszerzyć swoją wiedzę i zorientować się, czy są możliwości ratowania większej ilości tych drewnianych budynków, które spotykam bardzo często na terenie nie tylko Lubelszczyzny, ale terenie Polski. Z racji działania oczywiście interesuje mnie Lubelszczyzna. I muszę przyznać, że dzisiejszy wykład pani Natalii, jak już dzisiaj zauważyłam, rozłożył mnie, mówiąc potocznie, na obydwie łopatki, ponieważ przyznaję się w 100% do braku jeszcze większej wrażliwości i na pewno wiedzy i świadomości odnośnie architektury drewnianej i tego skarbu. To już nie tylko ta kwestia drewnianych domów, które widziałam, które podziwiałam, detali architektonicznych, które często zauważałam, ale zupełnie braku elementarnych podstaw jakiejś wiedzy takiej właśnie o tym budownictwie, bo często nawet jako przewodnik i pilot też sobie myślałam, mówię, oj kurczę, ktoś nie rozebrał tego starego drewnianego domu, tylko stoi i szpeci. Natomiast po dzisiejszym wykładzie moje spojrzenie jest zupełnie inne i już wiem, czym zajmie się moja fundacja. Będę prosiła o cykl wykładów po to, żeby oprowadzając grupy też uwrażliwiać na to nasze dziedzictwo kulturowe, które mamy w postaci drewnianej zabudowy, której bardzo często nie doceniamy.